Jaka jest różnica między żulami a podcasterami? No właśnie, ja chciałem powiedzieć, że nie wiem. Też opowiadają swoje historie. Zmyślone. Jak to kiedyś było? I z kubkiem stoją pod sklepem. Tylko zawartość kubka się różni. Tylko dzieci im pozabierali. A tak. My jesteśmy na dobrej drodze. Dobra. Dżentelmeni przy stole, w nowych warunkach scenaryjnych, w nowych warunkach. Tym razem komfortowe auto, limuzyna. Odcinek na gorąco. Niestety za zimno już na spacery, więc musimy sobie jakoś radzić. A dzisiaj będziemy omawiać tytuł Doomtown. Myli mi się często z Deadwood, ale nie, Doomtown. A omawiać będą Piotrek. Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór redaktorze. Witam serdecznie i Irek. Okej, znowu seria na gorąco, której mieliśmy nie nagrywać. Albo nagrywać, jeśli tytuł jest do wywalenia po jednej partii. Wiesz co, zobaczymy, czy to będzie na gorąco, bo ja to sobie wyobrażam, może tak, być może z tego się zrodzi takie troszeczkę, jak są czasami designers diary, tak, te pamiętniczki. Rozumiem, no. Designerów. To taki gamers diary. No to już, skoro na gorąco odpada, bo rzeczywiście to zostaniemy przy tym nagraniu, no, zrobimy nową serię pamiętnik gracza, czyli w założeniu będziemy chcieli stworzyć taką bazę, powiedzmy, poznawania gry. I jak ktoś to włączy sobie za rok, czasu, dwa, to będzie mógł prześledzić nasze, powiedzmy, doświadczenie z tą grą na przestrzeni. Które się skończy na drugim odcinku i nowa seria. Po Doomtownie przejdziemy, powiedzmy, do Gry o Tron, czy Netrunnera i innych, i będziemy sobie takie pamiętniczki tutaj nagrywali dla Was, więc myślę, że to będzie dobry pomysł, żeby to jakoś tam później posegregować, pogrupować i mieć wgląd. Tak, właśnie, i też prosimy, jeżeli w komentarz, bo my tutaj pewnie z tego względu, że już coś tam pograliśmy, gdzieś tam coś zasłyszeliśmy, możemy używać właśnie jakiejś terminologii wyspecjalizowanych, tak, jak skrótów myślowych. To dopytujcie, nie? Bo to fajnie, żeby rozumieć kontekst, tak, też tego. Także będzie taka seria właśnie nowa. Zapraszamy. No ale na chwilę obecną jesteśmy po pierwszych trzech zapoznawczych partiach. Właśnie, i tutaj może dajemy disclaimer, dobra? Bo być może będą też nas słuchali osoby, będą słuchały osoby, które mają więcej doświadczenia między innymi w tej grze, tak? Bo mówimy o Doomtown Reloaded, łamane przez ten Doomtown nowy, który będzie wychodził na Weird West. No i my jesteśmy kompletnymi nowicjuszami, startujemy od zera. Wiemy, że nic nie wiemy. Wydaje nam się, że coś tam już żeśmy zobaczyli, więc sobie o tym poplotkujemy. I na pewno zapraszamy do dyskusji i prostowania nas też w komentarzach. Tak, bo nie? Tutaj no, osoby, które już ograły ten tytuł, to będą się tam podśmiechiwać, ale to też warto sobie czasem taką retrospekcję zrobić, jak gracze, którzy siadają pierwszy raz do tej gry, jak widzą tą grę, na co zwracają uwagę, o czym pewnie już po 100 czy 200 partiach zapominamy, nie? Więc tak. Myślę, że to będzie taka ciekawa retrospekcja też dla osób, które już siedzą w tym tytule ogrom lat. Dla nas jest to ciekawe doświadczenie i chyba oprzemy je w jakiś sposób o doświadczenie z innymi LCG-ami, no bo gdzieś, żeby się do czegoś cokolwiek odnieść, no to myślę, że pojawią się jakieś tam porównania do innych LCG-ów, które znamy lepiej, nie? Na pewno. Więc tak jak choćby takie pytanie, dlaczego akurat Doomtown, a nie x innych, tak, gier, które są. Tak, Legenda Pięciu Kręgów czy coś. No właśnie, nasze pierwsze pytanie takie typowe, jeśli chodzi o na gorąco, to jest, jak gra trafiła pod naszą strzechę. No to ty opowiedz ze swojej perspektywy. No, z mojej perspektywy to właściwie przyciągnął mnie tylko i wyłącznie klimat i tematyka, bo ja się wychowałem na RPG-u Deadlands, więc uniwersum bardzo dobrze znałem, ale co to jest za uniwersum, jakbyś tak powiedział? Czyli mamy nie dziki zachód, tylko dziwny zachód, czyli w czasie wojny tam secesyjnej pod Gettysburgiem zmarli wstają z grobów, bo Indiańcy poprzywoływali duchy Manitu i tak dalej, wszystko się pozmieniało. Magia się pojawiła na świecie i to taka całkiem ciekawa, okultystyczna. Z drugiej strony pojawiły się też cuda, czyli różni kapłani, którzy po prostu mają różne moce błogosławieństwa,
ale też pojawił się nowy składnik, surowiec. Super paliwo. Tak, tak, super paliwo zwane upiorytem, które sprawiło, że ten świat stał się taki steampunkowy, troszkę jak znacie to z Willem Smithem Wild Wild West, gdzie są te takie wielkie maszyny parowe, to tak samo tutaj jest ten sam motyw właśnie. Czyli mamy szalonych naukowców, mamy jakichś takich duchowych fanatyków. Później, nie wiem, widziałem w karciance się pojawia też ten motyw mocny taki... Chińczyków? Tak, kultury wschodu? Wschodni. Tak, no więc jakieś kung fu, opium, tak, kung fu, bo oni też byli mocno obecni w tamtych czasach na zachodzie, więc jak najbardziej są ujęci. No. I tu jest chyba taki troszkę bardziej dorosły też klimat, nie? Bo tam chyba trup ściele się gęsto, takie rzeczy jak właśnie ta prostytucja chyba, tak, właśnie ty mówisz o opium, też się pojawiają, przewijają się. No, ale nie? To wszystko jest tak dla mnie komiksowo, troszkę z przymrużeniem oka, że ten jednak wszystko to jest to takie troszkę żartem okraszone. Czasem czarnym humorem, ale jednak żartobliwie. No i co? Oprócz tych elementów, o których mówimy, co tam jeszcze było? No tam jest mnóstwo, ten świat jest tak bogaty w barwny, jeśli chodzi o postacie. Pamiętam, że są sędziowie wieszatiele, jakoś tak w polskiej edycji to było przytoczone, że po prostu jeżdżą od miasteczka do miasteczka i wieszają po kolei wszystkich. Jest tam, kto tam? To jak ten, jak kiedyś ten dowcipie, tak? Że tam śmierć przez łubodobu, to ani ten. Tak, przez stare dobre wieszanko. No. Jest Wyatt Earp, czyli wszystkie te... No tak naprawdę... Tam się pojawiają chyba historyczne jakieś tak, postaci, tak, prawda? Tak, są wplecione, wiesz, twarz dziwnie przy tego głównego kupuja z okładki przypomina wykrzywioną twarz Clint Eastwooda. Oczywiście nikt mu nie zapłacił ani grosza za to. To wszystko nawiązuje trochę do spaghetti westernów, które znamy z niedzieli o godzinie 12. Zawsze były czubówna i filmy historyczne i westerny. Ja się na chwilkę wtrącę i powiem szczerze, ja kompletnie nie znam tego Deadlands, nie znam tego RPGa, ale bardzo już teraz po dosłownie przejrzeniu tam parunastu, bo nawet nie kilkudziesięciu, ale wręcz kilkunastu kart, ja bardzo widzę właśnie i przeczytałem instrukcji, bardzo widzę... Bardzo mi się podoba właśnie rozległość tego świata, bo to jest zawsze fajne, bo to w takich grach właśnie jak LCG, czyli tych grach, gdzie cały czas się dorzuca nowe karty, nowe mechaniki się wymyśla, tego to jest rzeczy, z czego brać. Jest mega tutaj widzę, z czego brać. Widzę, bo tu naprawdę, no tu jest po prostu alternatywna rzeczywistość, tak, która jest gdzieś ma punkty wspólne, czerpie z naszych, tak, tego naszego XIX wieku. Ale dokłada od siebie właśnie ten aspekt jakiś tam magiczny, aspekt steampunkowy i no, taka alternatywna rzeczywistość. W zasadzie tam jest wszystko, to jest no, to tak jak taki pulp western, czyli mamy zombiaki, mamy wilkołaki, no co chcemy tak naprawdę, co się gdzieś tam ukryło w legendach, to możemy wyciągnąć tutaj za uszy i postawić w świetle, więc system jest mega bogaty, jeśli chodzi o te uniwersum, o różne postacie, o stwory. No ale tak, teraz to pytanie właśnie, dlaczego... Ale właśnie, no. Ale jeszcze tylko powiedzmy, na razie to, co my żeśmy grali, tam za bardzo takich... Tak, wygładzone to było. Właśnie to mnie raczej zdziwiło, że... bardziej byli normalsi, że tak, tak, że świat ten RPGowy był bardzo przesiąknięty tymi stworami. Tutaj raczej miałeś wrażenie, że bierzesz udział w normalnym westernie. A la Maverick, o tym nie wspomnieliśmy, bo też są kanciarze oczywiście, którzy mają różne sztuczki. Sypią tymi różnymi czarami jak asami z rękawa, więc są jeszcze kanciarze, to też się przewijało. Ale żadnych zombiaków, takich potworów nie było. Tam ty miałeś chyba jakieś tego klauna, abominację, tak. Nie Dodo, tylko Hobo, jakoś tak. Przyjaciele mówią na mnie Dudu. Ja ci zaraz dam Dudu, skurwy. Tak, ale Dodo chyba, Dodo. Ale dowcip ja ci dam Dodo. Ale dowcip polega na tym, że też takie frakcje wzięliśmy sobie chyba na początku. Ty miałeś po prostu przestępców, zbiór, tak, przestępców, a ty stróży prawa, tak, no. Więc to jest ciekawe, że ty, który zawsze tutaj się LCG-ami interesowałeś, ominąłeś ten temat z jakiegoś powodu. I tak troszkę właśnie byłem zdziwiony, jak cię zapytałem, czego w to nigdy nie próbowałeś. I ty co, powiedziałeś, że czego nie? Czego cię ten western nie interesował? Bo grałeś już w Netrunnera, grałeś w Grę o Tron. Nie, ja wiesz co, ja widziałem tego... O Legendzie Pięciu Kręgów od razu powiedziałeś, że tam jest zbyt ciężki, taki ciężkostrawny, ludzie... Ale mimo tak wszystko się... bym zagrał, chociaż... Jakby ktoś zaproponował, to oczywiście tak, nie? Inaczej powiem. Ale nie kupił. U mnie wszystko się rozbija o
przynajmniej tego jednego świętego współgracza. Bo to jest gra, w którą po prostu musisz mieć najlepiej, im więcej ludzi, tym jest weselej do grania wspólnego. Natomiast jak ich jest zero, no to niestety, to już masz tylko karteczki, jak wiesz, jakbyś zbierał Pokemony, tak naprawdę. No ale mimo wszystko w międzyczasie kupiłeś Warhammera Podbój i kilka innych, a to jednak omijałeś. To prawda. Tak, ale to... Jakieś opinie słyszałeś o tym, czy wcześniej? Wiesz co, znaczy, słyszałem bardzo dobre opinie o tym, tak, czy inaczej, jak sobie krążyłem gdzieś tam po BGG-u, to bardzo dobre opinie o tym słyszałem, mimo że średnia jest dosyć niska, bo tam jest ledwo 7 z grosikiem na BGG-u. Słyszałem, że gra jest dosyć trudna i taka nieoczywista, ale do tego pewnie jeszcze za chwilkę wrócimy. Natomiast ostatnio już tak mocno mnie podkręcił w tym temacie dwie osoby. Jedna to był właśnie Romek Arkonaj, tak? Tam żeśmy sobie przy okazji Bertrapa, żeśmy sobie plotkowali o LCG-ach, bo on tam też bardzo dużo ogrywał LCG i grę o Tron i właśnie Legendę Pięciu Kręgów i właśnie tego Doomtowna. I on, pamiętam, że strasznie cmoktał, zachwycał się, podkreślał, że och, tam jest mnóstwo pięknych rzeczy, jeżeli chodzi o tą grę. No a znowu, tak jakby osoby, które grały nie tylko w jednego, dwa, trzy i tak dalej te LCG-i i jednak wskazują, że któryś się pozytywnie wyróżnia, no to zawsze to jest dla mnie taka duża rekomendacja, no bo ludzie, którzy grają w LCG, no to rżną w to po prostu, to już zażynają te gry, tak? To już nie są dziesiątki, setki partii, tylko to już tego się już nie liczy. To się liczy latami, tygodniami po prostu grania, budowania tych deków. No i to, co jest piękne w tych grach, co nas troszkę omija, no to oni grają zazwyczaj turniejowo, albo gdzieś tam w lokalach, co chwilę zmieniając osoby, z którymi grają. I to w ogóle wyklucza taki group thinking, który mamy gdzieś tam my, grając w swoim środowisku, czy to w planszówki, tak, czy w karcianki. Tak, tak. A to ich zmusza cały czas do weryfikowania, do odkrywania tej gry na nowo. Też są troszeczkę pewne problemy, może kiedyś sobie tam podyskutujemy przy okazji na deckingów, ale zasadniczo tak, zresztą nawet jak już w erze internetu, tak, kiedy każdy mógł się podzielić, kiedy gdzieś tam jest cała przecież gałąź, że tak powiem, takiego wywiadu, tak, że się wysyła, żeby ktoś podejrzał, kto ma jakie mniej więcej karty, wiesz, w deku, no. Żeby później się przygotować, tak, kontry zbudować na to, to nawet wtedy ja pamiętam ze sceny właśnie Gry o Tron, tak, LCG, że mimo wszystko są jakby to nazwać, no takie zespoły na przykład wokół jakiegoś miasta, tak, nie wiem, tam Waszyngton, Nowy Jork, jakieś tam Kalifornia, gdzie spotykają się i taką mają właśnie wewnętrzną grupę, testują sobie wewnątrz swojej grupy, nie wychodzą z tymi testami na zewnątrz, wiesz, gdzieś tam do internetu, żeby tą przewagę mieć, wiesz, właśnie taką technologiczną bym to nazwał, że wiesz, znaleźliśmy jakiś fajny motyw, jakieś patent fajne połączenie kart i przygotowujemy się do turnieju, idziemy na turniej. No to wygląda tak jak normalnie przygotowanie do zawodów sportowych. Poza naszą piłką nożną, to wszyscy tak. Bo tutaj zwróć uwagę, że właśnie technologicznie się przygotowujesz, jakby budując te deki, żeby zaskoczyć czymś tą scenę taką między, nie wiem, między, to się nazywa nationals, czyli taka narodową scenę, albo wręcz międzynarodową scenę, tak, bo to turnieje. Natomiast ja ci powiem, mnie na przykład turnieje jakoś specjalnie nie kręcą. Zainteresowanie to będzie dyskoteki, chłopaki i ogólnie takie, ale w miarę to nauka mnie najbardziej kręci i w ogóle mam nadzieję na przyszłość. Znaczy, chciałbym być może gdzieś tam uczestniczyć. Bardziej mnie kręci społeczność. Właśnie to, że jest ileś osób, że każdy w domku sobie siedzi, buduje, później się spotykamy, gramy, dyskutujemy. Wiesz, nawet my tutaj we dwóch żeśmy po partii siedli, żeśmy mówili, kurczę, a co zrobić, jak tak zrobimy? Tak. No nie wiem, nie? O, a może tak to skontrujemy, prawda? Że i w ogóle te gry i to, co mnie najbardziej w nich chyba kręci, to jest właśnie samo to, że my po partii naprawdę można całymi dniami, godzinami dużo więcej niż grać, można dyskutować. Pewne, wiesz, hipotezy wysuwać, pewne teorie, później wokół tej teorii budować. Nie? Budować ta karta jest bez sensu, ona nie działa. I ciach, ktoś siada i buduje wokół tej karty i coś zbuduje, co i tak nie będzie super, ale już pchnie, ktoś siądzie do tego, weźmie ten pomysł, rozbuduje go i zrobi deck, który będzie naprawdę fajny, no, i wiesz, i przejdzie do historii jako gość, który użył karty, która była martwa, która była powszechnie uważana za śmieć i stworzył jakiś... No właśnie, bo nam ten zwrot Live Card Games kojarzy się tylko z wydawaniem kasy, to znaczy, że po prostu wydawca Living Card Games podrzuca nowe deki, żebyśmy my
za nie płacili, to na tym polega żywotność. A czy to jest oczywiście ważne, no bo wydawca musi mieć z czego żyć. Tak, tak, tylko że chodzi mi właśnie, że tu pokazać drugi aspekt życia tej gry właśnie poza samą grą. To nie jest tak jak z planszówką, że siadasz, grasz i tyle, składasz i zapominasz. Tylko ja pamiętam, jak miałem gdzieś tam tą chwilową przygodę z Infinity, bitewniakiem, to też obmyślanie... To jest nie karcianka, ale też kolekty był, prawda? Tak, obmyślanie armii, co nie zagrało nie tak, znaczy, tak. Czy tego wymienić na tego, a samo to, że tam w turnieju raz brałem udział, ale samo to, że przychodziłeś do lokalu. ale wiesz, doświadczenie z tym różnych armii, doświadczenie innego sposobu myślenia przeciwników, to jest genialne. A powiedz mi tak z ciekawości jeszcze, jak już robimy off-top, a jak właśnie ludzie na tym turnieju? Raczej przyjaźnie, czy tak. Raczej takie, wiesz, z czym ty mi tutaj w ogóle przychodzisz? Absolutnie, ja byłem w środowisku takich mega pasjonatów i samo to, jak zostałem wciągnięty po prostu w to środowisko, to przypominało po prostu łapankę Świadków Jehowych albo innej sekty, że na zasadzie chodź, spróbujesz tego, ja tu mam armię, ci pokażę, potrzymam cię za rękę, tak. A później, no to teraz płać. Ale słyszałem o innych, ale dla mnie akurat bitewniaki to są chyba najbardziej podatne na kłótliwość jednak gry. Ja pamiętam swoje doświadczenia z dzieciństwa z Warzone'em. Chodzi o zasady pewnie? Zasady, miarka to jest największy po prostu wywoływacz kłótni. Ja pamiętam, jak się kłóciłem z kumplem z bloku. Widzi? Nie widzi! No zobacz, jak przesuniesz tak miarkę, to nie widzi. Ale ja ci mówię, że widzi! Tam milimetr w tą czy w tą, wiesz, przesunąłeś za daleko, no przecież teraz nawet... A ile mieliście lat jeszcze? Wiesz, ja w podstawówce grałem w Warzone'a, więc to było... A później, jak już byłeś na tym turnieju, to też jeszcze byłeś gnojkiem? Nie, no to w Infinity ty już grałem jak dojrzały mężczyzna, nie? To już wtedy... I też były takie rzeczy? Nie, no właśnie tam naprawdę było sympatycznie, ale tutaj na przykład ostatnio przecież Paweł opowiadał, że tam się prawie, że pobili tam jak... Nad Grą o Tron? Nad Grą o Tron, tym bitewniaku, no. Jak tam facet zaczął przewalać po prostu. Już go nagrywali telefonem i pokazywali mu... Wiesz, jak przewala, nie? Okay. Więc no są to no nie gry... widzieli, co ty wyprawiasz przy planszówkę. Są to gry no, narażone na interakcje. No, jeśli ktoś gdzieś przychodzi z kikiem w czterech literach, no to się różnie może skończyć, niestety. Trzeba być elastycznym. Ale to też uczy... No gry z interakcją ogólnie uczą pokory i dystansu do siebie. To jest mega ważne. Ja się długo tego uczę. I też uczę przegrywania też, nie? Tak, tak. Tego, że w życiu się zawsze się przegrywa, tylko pytanie, co dalej robisz z tą porażką, nie? No i właśnie ten Living Card Game to jest coś, czego nie dają mi troszkę współczesne gry, które często są takim... już gotowym w pełni produktem, bo one mają takie zadanie, bo ktoś nie ma czasu siedzieć nad tą grą wcześniej, później, więc ma przyjść, otworzyć pudełko, zagrać, spakować, żeby jeszcze spakować w 5 minut i wyjść, nie? Więc coś za coś. Tak. Coś za coś. Więc, a tutaj dostajemy produkt, który sami współtworzymy. Musimy poświęcić olbrzymią ilość czasu, żeby z niego wyciągnąć jak najwięcej. Tak. Widać teraz nawet po tych pierwszych rozgrywkach w Redlands, część osób się zachwyciło, a część osób tak jakby, no okej, zagraliśmy, nie ma nic ciekawego, po dwóch partiach nie chce mi się grać kolejne. Oczywiście to są gusty i tak dalej, to nie można z tym dyskutować, ale... Nie, tak, oczywiście. Ale są gry, które mają wiele rzeczy ukrytych. My się trochę przyzwyczailiśmy, że my po pierwszej partii już widzimy wszystko, co gra ma do zaoferowania, a nie, a tutaj, no tutaj zaraz powiem o naszych pierwszych doświadczeniach z Doomtownem, więc też teraz były takie... Clank stanął przed. więc co, no gra trafiła do nas tak okrężną drogą, w zasadzie... No i jeszcze powiedzmy Łukasz też, nie? Bo Łukasz, pamiętam, żeśmy w sumie przypadkowo żeśmy jakoś Znaczy jak ja już gdzieś rzuciłem tym tematem, no to wtedy już zaczęliśmy podpytywać środowisko i między innymi też Łukasza właśnie. Wydaje, że Łukasz jakoś tak przypadkowo i się okazało, że Łukasz też na tym zęby zjadał i też się zachwycał. Mówisz, że zupełnie inny poziom niż właśnie, on chyba z Netrunnerem znowu, bo on w Netrunnera sporo grał i też mówił, że dużo bardziej mu się tak zrozumiał. Siadła niż Netrunner. Doomtown niż Netrunner. Mm-hmm. Tak? Co, oczywiście tu nie chodzi, że Netrunner jest gorszy czy coś takiego, tak? Bo będziemy, gdzieś ja będę chciał też porównywać, nie? Mm-hmm. Te gry, ale jest inny i jemu się bardziej właśnie Doomtown podoba.
Dobrze, to stąd się wziął u nas ten tytuł. No, zakupiliśmy go drogą OLX-ową, nie, facebookową, przepraszam, bo zobaczyłem, że ktoś tam podpytuje. O cały set polawaliśmy od jakiegoś czasu na pełen komplet. No i udało się w bardzo dobrej cenie, bo tak naprawdę kupiliśmy dwie podstawki z 12 dodatkami, tak? Czy więcej dodatków? No dużo, jest? Dużo mamy kart. Prawie, mamy całkiem sporo. Prawie wszystkie chyba, które wyszły z tamtej Reloaded za 700 zł? Jakoś tak, nie? No ale w dobrej cenie. A widziałem na Aliksie tam... Ale po co tymi cenami? To może mówię, że małżonka będzie tego słuchać, kurwa, no. Weź to żebyś skasuj. Zaraz nie wystawił na Aliksie za 2000. To przynajmniej ktoś się opluje. No już słyszałem na antenie, mówisz, za 700 kupiłeś. Więc... Ale ja ci od razu powiedziałem, że ja bym co najmniej za 2000 taką kolekcję. No tego niech ludzie słyszą, z kim mają do czynienia. Więc. Jeszcze zakoszykowana, także dziękuję. A co ciekawe, wszystkie oferty teraz na Aliksie właśnie poznikały, kurczę. Więc nie wiem, czy w związku z nową edycją się ludzie zaczęli na nowo interesować. Znaczy, gra jest po prostu dosyć niestety ciężko dostępna, ale na szczęście, właśnie, bo jak zwykle oczywiście też nie wspomnieliśmy o tym, że mówimy o grze, która jest niedostępna właściwie. Ale to jest standard. Ale, no tak, to już chyba nawet nie trzeba mówić. Ale będzie. Tak. Ale będzie, powinna być. Jak nie, to można kupić bezpośrednio u wydawcy. Ja jeszcze nie zakupiłem, bo liczę, że będzie... Print and play pliki, tak? Że będą... Znaczy, można i print and play pliki i można kupić karty, natomiast liczę na to, że będzie po prostu w sklepach dostępne. Mhm. Znaczy, no bo nam teraz tak naprawdę potrzebne tylko będą wkładki, nie? Z nowymi... No zobaczymy, nie? Jak to zrobimy. Czy będziemy inwestować? No bo to jednak jest faktycznie parę złotych, ale znowu, no to jest gra, w którą grasz tak dużo, no jak teraz jakieś te lacerdy kosztują po 700 zł, tak. A wiesz, a masz zestaw tego za 500-600 możesz kupić i zagrasz w to 1000 partii. No to niech sobie zrobią rachunek, tak. No. Czy co jest warte? Czy ładne drewniane miple? Nie, to, ale to każdy na to woli wydać pieniądze. Tylko mówię, no dla mnie, jak ja zagram w to 1000 partii, no to jest... Zwraca się. No tak, to jest za darmo mi to wychodzi. No mam mnóstwo gier za 100-200 zł, które mam dwie partie albo trzy. Nie wiadomo, kiedy będzie następne. Już abstrahując, że można to odsprzedać później właściwie za tyle samo. Tak. No ale mniejsza o to, dobra, bo to nie jest ten bazarowy odcinek, nie? Właśnie, kurwa, poczekaj, dlaczego my mówimy już o sprzedawaniu tej gry, jak tutaj miało być Gamer's Diary? Dobra, to co, przechodzimy do jakichś plusów, czy jak tam? No ja mam parę, znaczy głównie to na ciebie będę się zdawał, bo ja mam parę przemyśleń, ale tak dajesz, co tam masz? Pierwsze wrażenie, no bo mówię, zagraliśmy partii... Trzy, cztery. Przy czym niektóre całkiem długie były. No. No pierwsza była strasznie długa, to właściwie wyglądało jak sesja RPG, te chodzenie po lokacjach, zwiedzanie. Ostatnia partia też ostatnia? Była długa. Tak? Przedostatnia była bardzo krótka, bardzo szybko żeśmy się wystrzelali, a ostatnia też była długa, bo żeśmy dużo się rozbudowali, ale już taka była najbardziej spokojna, bym powiedział. Tak, no bo tutaj dostaliśmy od wszystkich, którzy grali w tę grę, ostrzeżenie, że no panowie, nie grajcie na zasadzie, wychodzimy na rynek, strzelamy się i kończymy grę. Tak, wszyscy to powtarzali. I co zrobiliśmy w pierwszej partii? Wyszedłeś na rynek. Znaczy, ty wyszedłeś na rynek, ale tylko jednym gościem. Ja za 4 razy pytałem, dlaczego tylko jednym wychodzisz. Nie no, w ogóle pierwsze, bo mi się wydaje, że ze 4 partie, ale mniejsza o to, że pierwsze x partii, żeśmy zagrali, że za każdym razem było tak, że bardzo szybko dochodził mimo wszystko do tej pierwszej strzelaniny, to już w trzeciej partii to już zacząłeś płakać, że no ale poczekaj, nie wychodź, daj mi się zbudować. A ja stwierdziłem, że dobra, to przyhamuję trochę, bo fajne eventy mi przyszły, żeby cię wystrzelać na rękę. No i tak żeśmy trochę spowolnili, ale dobra, ale to wiesz co, ja jeszcze może zacznę jeszcze wcześniej. Mhm. Zasady. Co myślisz o zasadach do tej gry? Jakie masz spostrzeżenia? No w zasadzie przygotowywałem się na chwilę przed naszą pierwszą rozgrywką tego samego dnia. No i razem przeczytaliśmy zasady i obydwoje daliśmy radę, kurczę, tak? Zerkaliśmy do instrukcji, to tu, to tam, ale nie było momentu, w którym nie wiedzieliśmy, co zrobić, nie? To jest nieuniknione jakby przy LCG-ach, zwłaszcza w pierwszych partiach, tak? Ale jak na tak złożoną grę, to i tak uważam, że jest naprawdę przystępnie. Właśnie, i teraz tak. Według mnie instrukcja jest bardzo dobrze napisana. Nie mówię, że jest idealna, że nie ma tam jakichś może malutkich braków, czy coś nie można było poprawić, ale jest bardzo dobrze napisana. Natomiast jest bardzo długa, jest tego dużo, bo tego na stron licząc po angielsku jest coś około 30 stron instrukcji.
No jest tego dużo. Ja drukowałem na dwustronnie, więc jest, mniej. Jest po prostu tego dużo, to jest jedna rzecz. No i zasady są dosyć złożone, bym powiedział. Znaczy jest tego dużo, no. Jest tego po prostu dużo. Ale nie ma tak dużo wyjątków od wyjątków, chyba tak jak w Grzotron. Okej, okay. Tutaj możemy przejść do tego, że po pierwsze są dużo lepiej te zasady opisane niż w Grzotron, bo w Grzotron, ja mam największy problem z Grzotron, że ani zasady, ani te podstawowe zasady, ani tam, wiesz, kompendium terminów, tak, ten glosariusz, nie wyczerpuje wszystkich rzeczy, zwłaszcza jeżeli chodzi o tam okienka akcji, z czym z reguły najwięcej jest problemów w grach tego typu. Tak, bo cały ten proces odpalania tych akcji jest strasznie upierdliwy w jakiś sposób, no, ale daje też możliwości oczywiście fajne, ale tam jest to dużo bardziej złożone, nie? Tak. Teraz ty robisz, zawsze mnie pytasz, teraz możesz zrobić to, tak, robisz to? Nie, tak. Dobrze, przechodzimy dalej. Tam tych okienek akcji jest strasznie dużo i tego trzeba pilnować, tego tak. Może nawet zwłaszcza na turniejach trzeba pilnować, bo wiesz, jak gramy ze sobą, to mniej więcej wiemy, jakie mamy deki, na przykład można powiedzieć przed partią, że słuchaj, ja będę chciał, żebyś w tym momencie mnie się pytał o decyzję, nie? Czy tam dał mi szansę na reakcję, bo mam taki dek, że może czymś się będę zaskakiwał. Można oczywiście tam blefować sobie. Tutaj jest tym dużo bardziej elegancko i dużo lepiej, natomiast ogólnie zasad jest dużo, trzeba trochę tego pamiętać, jest ten player aid dosyć dobrze zrobiony, ale też nie jest idealny, bo niestety jest trochę dezaktualizowany, być może tam trzeba będzie też pomóc troszeczkę popracować nad nim, ale nie jest to trywialna gra, inaczej powiem, są LCG-i, które mają przynajmniej na pierwszy rzut oka prostsze i bardziej przystępne gry zasady, nawet bym powiedział, że na pierwszy rzut oka, co jest kłamliwe, właśnie ta gra o tron LCG ma prostsze zasady, ale to jest kłamliwe tak naprawdę. No na przykład pamiętam, że Netrunner pierwsze rozgrywki, to miałem zagwozdki, że nie wiedziałem tak naprawdę, jak rozumieć karty, powiedzmy. Ale to karty. A tak. Bardziej, a struktura sama z rundy, co robimy, kiedy i tak dalej, było dosyć jasne. Prostsze miała zasady, no i krótsze też, nie? Ale na przykład działanie samych kart już, czy rzeczywiście ten wirus tak działa albo tak, to już było dla mnie dużym wyzwaniem, a tutaj nie. Tak, tylko też jest takie pytanie, bo my wtedy, jak żeśmy próbowali się pierwszy raz z Netrunnerem, no tak, to byliśmy jeszcze w ogóle zupełnie byliśmy zielone. Kompletnymi rzutodziobami. Teraz już do Deadlandsa podchodziliśmy i po iluś tam dziesiątkach, czy nawet setkach partii no Netrunnera, tak, i w grę o tron, więc jakby nauczeni tym doświadczeniem, tak? Jak czytać, no. I też po doświadczeniach gry z innymi graczami doświadczonymi, tak? Ja tutaj pozdrawiam Maćka Piwo 08 z forum, tak? Od Netrunnera i Warlocka, który też mnie właśnie wprowadził, wytłumaczył mi ten niuanse. Naprostował się na grę o tron. No właśnie, bo tam był taki trochę taki sam kazus jak tutaj z Doomtownem. Tam pamiętam po pierwszych partiach w grę o tron stwierdziłeś, że ten, kto ma więcej mieczyków, ten tam wygrywa grę. Tak, tak. Tutaj ja trochę miałem w Doomtownie takie poczucie, że kto zajmie środek, obstawi murem, to ma kontrolę nad właściwie całym miasteczkiem, bo ma blisko do mnie, ma blisko do siebie i nie można się przez niego przebić. I mało tego, jeszcze nie klęka, tak? Czyli tam jakby nie, w cudzysłowie nie traci nie, akcji tak. do przemieszczania się. Więc pojawiły się tutaj takie zarzuty. No, ciężko mamy, nawet tak? zarzutami, bo dobrze wiemy, że to nie jest, że to jest nasze złe myślenie, a nie zarzut do gry, nie? Tak, że to jest problem, który musimy teraz jakoś rozwiązać. Tak, dokładnie. Tak. Ale tak, wracając do tego, co mi się podoba w grze, to przede wszystkim podoba mi się, jest to chyba pierwszy LCG, który znam, który ma tak dla mnie ciekawą interakcję. Znaczy tutaj się odniosę może do Netrunnera też później, ale możliwość korzystania nawzajem ze swoich budynków. Tak jak trochę w Le Havre, że ja sobie wchodzę do twojego budynku i robię tam burdę, nie? Albo zajmuję go, korzystam z niego, aktywuję go. To jest piękne, że to nasze miasteczko rzeczywiście tam funkcjonuje i można po nim łazić. Właśnie, bo w bardzo wielu LCG-ach są budynki, ale to są po prostu budynki, które wystawiasz u siebie i wykorzystasz. A tutaj są dwie rzeczy. Masz ten aspekt przestrzenny, czyli bieganie faktycznie po miasteczku, które jeszcze budujemy, w trakcie gry i faktycznie wchodzenie do tych budynków, żeby przyjąć nad nimi kontrolę, prawda, żeby móc korzystać. Bo na przykład w grze o tron wystawiamy naprzeciw siebie po prostu przeciwników, postacie. A tutaj ten aspekt jest głębszy, bo te postacie się wymijają, a to pójdzie tam z tyłu sobie do budynku i zmusi już gracza, żeby poszedł za nim, żeby ten budynek mógł odzyskać, nie stał tylko na środku, więc... To jest olbrzymie nowum,
w tej grze, czyli właśnie ten aspekt przestrzenny, że faktycznie musimy fizycznie poruszać się. Wiem, że też jest to i to był powód, dla którego wziąłem tego Warhammera Conquest. Mm-hmm. Właśnie tam podróżowanie po planetach, też aspekt przestrzenny, mm-hmm. sąsiadowanie tych rzeczy. Przy czym tutaj wydaje mi się, że on jest jeszcze bardziej rozbudowany. Tak? Warhammera. Bo ja tu jeszcze widzę inne rzeczy. Być może to jest jakieś tam moja na razie fantazja, ale mm-hmm. mam wrażenie, że oprócz tego że sobie chodzimy po tych budynkach, to ważne jest, jak rozlokujemy taką naszą siatkę tych naszych postaci, żeby w momencie bójki, żeby dobrze je ze sobą połączyć, nie? Tak. Żeby zaskoczyć przeciwnika, żeby nie klękać, nie, albo... To nie jest twoja fantazja, to zdecydowanie... Że to nie jest tylko wystawienie na środku, tylko właśnie pamiętam, że była sytuacja, kiedy troszkę cię przymusiłem już do wyjścia na środek, klęknięcia i wtedy ja już tak jakby byłeś otoczony ze wszystkich stron moimi postaciami, ja te ciach podłączałem tylko i... Tutaj jeszcze tylko powiedzmy klęknięcie, też zwane czasami tapowanie, mm-hmm. tutaj to się nazywa butet, nie wiem jak to na polski jest. Wyczerpane chyba. Coś takiego. No, wyczerpana karta. Wyczerpanie karty, które powoduje tam między innymi tak szereg jakby konsekwencji, ale między innymi to, że już na przykład nie może ta nasza postać się poruszać ale w tej turze. To mi się też podoba, że to nie wyłącza karty całkowicie. Tak. Bo często jest tak, tapnięta karta jest już wyłączona z gry, chyba że jakąś umiejętką podniesiemy, ale tutaj nie. Co znowu komplikuje te zasady, prawda? Nie jest to taka komplikacja, której się nie da obejść, ale na pewno może. Ale trzeba pamiętać, kiedy się tapujemy, bo przy pierwszej podróży się nie tapujemy, przy drugiej już tak, co mogę zrobić, jak jestem tapnięty, a czego nie. Czego nie mogę. Więc tak jak mówisz, to już trochę tam... Zasad jest sporo, ale są one do ogarnięcia, no. Nie mówię, że to jest proste euro, no bo to nie jest proste euro. No 30 stron zasad jest, tak? Tego do przeczytania w pierwszej partii. My też żeśmy jakieś tam przekręty, robiliśmy błędy, ale... I podejrzewam, że 300 stron faku jest w międzyczasie, przez te lata się nagromadziło. Nie wiem, nie zaglądałem, ale interpretacja karty i tak dalej, coś takiego... No to na pewno, no. Ale to wiesz, to... Znaczy to nie tyle 300 stron faku, to raczej jest tak, że każda karta ma, jest taka, że tak powiem, Wikipedia, tak? I każda mm-hmm. karta ma swój opis i wiesz, jakieś Boże kochane, jak to się nazywa? Synergie, czy tam jakieś interakcje z innymi kartami, mm-hmm. jak działa, są takie często pojawiające tak się pytania. Nie, tak, nie możesz, no. Tak. Ale możesz z tą kartą zrobić coś takiego i takiego i takiego. No i faktycznie są karty, do których jest strona tekstu, tylko to też, żebyśmy sobie wyjaśnili. To może przerażać kogoś, kto chce sobie siąść, zagrać sobie w karciankę, postrzelać się właśnie, poganiać i tak dalej. Natomiast, i właśnie to w sumie jest pytanie. Czy to jest gra dla każdego? Według ciebie? No wiadomo, że nie ma takich gier. Sam deck building to już wyłącza dużo. Nie, ale dobra, abstrahując od deck buildingu, bo tam, wiesz, są jakieś gotowe deki, jak zaczynasz grę. Chociaż my żeśmy jakoś... Czyli co, zakładasz sytuację, że ktoś przychodzi, tłumaczy zasady nowej osobie i po prostu siadamy i gramy? I gramy, tak. Tak, to uważam, że tak. Że osoba, która gra jakiś czas już w planszówki, lubi gry z interakcją, to uważam, że wprowadzenie ją w ten świat jest na tyle fajne, bo większość rzeczy to jest intuicyjna. To nie jest tak jak tłumaczenie w grze o tron, teraz jest okienko. Ale jakie okienko? No takie okienko, że mogę ci tutaj mleczkiem polać oczy. Aha, takie okienko. Tylko po prostu ten slogany, ta mechanika pojedynków, pokerowych zagrań jest naprawdę bardzo prosta do wytłumaczenia, nie? To się ze sobą klei. No ja jestem odwrotnego zdania, bo ja to sobie właśnie wyobrażam, znaczy powiem tak, jeżeli jedna osoba siądzie właśnie, ktoś, kto już grał w tą grę, kto ją rozumie, mhm. kto rozumie jej niuanse, ma przygotowane deki. Tak jak na przykład ja ciebie ostatnio wprowadzałem w tą grę o tron, mhm. że wiesz, pilnuje zasad, teraz możesz to coś ci podpowie, nie? Może zastanów się, czy to ci pomaga, czy to cię przybliża do zwycięstwa, nie? I tak dalej. To okej. Okay. Jeżeli masz takiego nauczyciela, dobrego nauczyciela, czyli nie dość, że z pewnym już doświadczeniem, nie mówię mistrza, ale z pewnym już doświadczeniem, rozumieniem gry, plus kogoś, kto nie przyjdzie tylko, żeby cię zmielić, tak? No bo to nie będzie dla niego żadnym wyzwaniem, tak? Takiego nowicjusza zmielić. To wtedy okej. Okay. Ale jeżeli siada dwóch kompletnych leszczy, tak jak ja pierwszy raz, jak odpalałem grę o tron, to myślę, że jest bardzo, bardzo duże prawdopodobieństwo, że obydwaj gracze stwierdzą, ta gra jest zepsuta, ta gra jest nieciekawa, ta gra jest bez sensu. Nigdy więcej, nie? Na bazar. No ale to mówisz o ludziach, którzy nie wykonali
żadnych przygotowań. No zobacz, no, wchodząc w tą grę od razu dostaliśmy ostrzeżenie. Nie wchodźcie na rynek, poczekaj, się postrzelać. Nie? No. Dlatego poczekaj, no ale my wchodzimy w tą grę prawie 10 lat po jej wydaniu. Mhm. Już abstrahując, że tam chyba jeszcze wcześniej jakieś cecegi były. Ja się dlatego właśnie pytam, czy ta jest gra dla każdego. Według mnie to zdecydowanie nie jest gra dla każdego. Nie? Pod tym względem. Ale nie jest dla każdego właśnie pod jakim względem? Że musisz wykonać pracę domową przed pierwszą partią. Okej. Okay. I to dosyć dużo bym powiedział. No widzisz, no ja to patrzę tak ze swojej perspektywy, mierzę innych swoją miarą, że tak powiem. I dla mnie, jak się w coś wkręcę, to dla mnie jest przyjemnością czytanie o tym, nie? Dowiadywanie się nawet przed samą grą. Zgadzam się, dlatego znowu, jeżeli przyjdzie, albo będziecie mieli farta, że właśnie jakoś, no mega, właśnie mi się wydaje, że przy tych pierwszych partiach albo musicie mieć trochę szczęścia, albo musicie odrobić tą pracę domową, czy tak jak my samodzielnie, czy właśnie mieć tego nauczyciela, tak? Ja na przykład w Grze o Tron, czy w Netrunnerze miałem super nauczycieli, plus jeszcze miałem wkrętę, natomiast... Natomiast gdyby nie oni, no to bym nie przebrnął, bym przez, nie złamałbym pewnych moich tych schematów myśleniowych. Takich, tak, myśleniowych, głównie gdzieś tam z gier euro wywodzących się, tak? Bo te gry bardzo często łamią te schematy, między innymi właśnie też Doom, do czego zaraz będę chciał nawiązać. Jedną rzeczą, która mi się jeszcze tutaj podoba, jest możliwość przypakowania postaci. Mi troszkę przypomniał się z lat dzieciństwa znowu Doom Trooper. Gdzie z cieniasa robiłeś po prostu Kapitan Ameryka. Ładowałeś w niego po prostu mnóstwo ekwipunku i on zamieniał się w czołg. Ani w Netrunnerze, ani w Grze o Tron, no w Grze o Tron to najczęściej mleczko się podłączało do innych postaci, nie ma aż takich łatwych możliwości tutaj napędzenia postaci. To się chyba w LCG-ach nazywa, ale mogę się mylić, Voltron Strategy, czyli właśnie... Bo to chyba z jakiejś takiej kreskówki o takich robotach, że taki jest robot i on mu się dołącza dwa inne roboty. Jak Power Rangers. Tak, taki Ultron. Taki ultra wypasiony, złożony ze 120 robotów, jeszcze większy. Ja to bardzo lubię i zarówno w bitewniakach, jak grają, znaczy właśnie nie bitewniaki, tylko figurkowce, bo to jest różnica. To właśnie mi się podobało. Tak samo tutaj nagle z takiego leszcza kanciarza robił się taki twardy zawodnik. Zawodnik na początku myślałem, że to jest popierdoła, w ogóle nawet nie zwracałem na niego uwagi, a w pewnym momencie to już zacząłem go aktywnie unikać, bo tak się go bałem, tak go dopakowałem. Zgadza się. No, jest faktycznie tego za bardzo nie widziałem w tych grach, które wspomniałeś. Tak? Przecież, no mówię, w Netrunnera i w Grę o Tron też to nie jest tak, że tutaj zjedliśmy jakieś zęby, wręcz przeciwnie też. No nie, no ty ile masz? 200 partii w każdą plus? No na pewno. No ale znam, wiesz, ułamek wszystkich kart, które są dostępne. Nie. No ale sposób już... Coś tam gram. Grania już gdzieś poznałeś, no. Dobrze, to jeśli chodzi... Jeśli chodzi o mnie, to tak na pierwszy rzut oka te rzeczy najbardziej zwróciły moją uwagę. To ja powiem. Jedna rzecz jeszcze, o której bym wspomniał, to bardzo mi się podoba mechanicznie i fabularnie motyw zranionych postaci, że koleś czy babka, bo też takie są, nie bądźmy szowinistyczni, dostaną kulkę i nie zginą, trafiają do deku odrzuconych. To znaczy, że to jest czas rekonwalescencji, że oni się leczą i być może, jeśli trafią ci na rękę, to powrócą do miasteczka w glorii chwały i znowu oddadzą kilka strzałów, nie? Tak, bo to mi się podoba też w tej grze, że to niekoniecznie jest gra taka czysto wywodząca się z Magicka. Czyli po prostu zabij wszystkich gości przeciwnikowi. Niekoniecznie, to może być droga do zwycięstwa. No nawet nie powiedzieliśmy w zasadzie, jak się wygrywa w to. To za chwilkę powiem, bo też będę chciał. No. I też się podłączę jeszcze pod to, co ty widziałeś, ale ogólnie klimat. Mi się bardzo podoba klimat tej gry. Rozumiem, że nie wszystkim będą się kowboje podobać, ale jeżeli lubią klimat właśnie westernowy i tak, no tak, no dzikiego zachodu, szeroko rozumianego, to według mnie to jest fenomenalny klimat. Mimo tych właśnie zombiaków, wampirów i takich rzeczy, które będą się pojawiały, to mimo wszystko ja czuję tutaj właśnie ten taki trochę wiejski, trochę kowbojski. Troszkę w kierunku Mavericka z Melem Gibsonem, gdzie mieliśmy te zawody właśnie kanciarzy. Troszkę właśnie w ten taki poważniejszy czasem typ westernów gdzieś tam z Clintem Eastwoodem, a czasem taki no wręcz pastiszowy nawet. Z przymrużeniem oka, ale nie taki...
no nie wiem, ze smakiem. Dla mnie to jest ze smakiem zrobione po prostu. Że faktycznie jak czytam te karty, to się tak uśmiecham, a nie na zasadzie, ojejku, jakie to jest żenujące. Nie? Mm-hmm. Jakie to żenujące. No troszkę nawet wspominaliśmy, że ten tak jakby pastisz jest jeszcze na tyle w dobrym smaku, że już nas nie irytuje, tak jak powiedzmy w Keyforge, gdzie już mamy Marsjan i Rzymozaurów i tak dalej, nie wszystko wymieszane. Znaczy dwie rzeczy bym odróżnił, jak już plujemy na Keyforge'a. W Keyforge'u według mnie są dla mnie śliczne grafiki, przepiękne, bardzo właśnie podoba mi się dowcip tam zawarty, naprawdę mnie śmieszy, natomiast klimat, ja bym oddzielił te dwie rzeczy, okej, okay? Dowcip mi się podoba, ale klimat jest dla mnie, mnie zniechęca. Znaczy, no bo te uniwersum ciężko w nie wejść, no bo w zasadzie no, to może, tam się pojawia wszystko i nic. No, każda rasa tam może być, no tutaj mamy jakiś odnośnik tak, do czegoś, co znamy. To nie? Jest totalny taki bigos i to tak. Z jogurtem jeszcze i z dżemem po prostu wymieszany. A tutaj jest właśnie klimat. I klimat jest znaczy ogólnie LCG są bardzo klimatyczne. Keyforge też jest mega klimatyczny, bo jak sobie czytasz opis tej karty, widzisz sobie obrazek i działanie, tak. To wszystko się mega spina i to jest fajne. Tylko, że ten klimat mnie niestety odrzuca. Ale to mówię, to moje subiektywne zupełnie widzimisię. A tutaj klimat jest bardzo dobry. Bałem się bardzo tego nazewnictwa, tego właśnie kowbojskiego takiego, ale wbrew pozorom tych terminów jest dosłownie mniej niż 10 i one wszystkie są bardzo ładnie w trakcie instrukcji wyjaśnione i cały czas w trakcie instrukcji się przewijają. Więc i tak, czytając tą instrukcję, czy tłumacząc komuś grę, to bardzo szybko tych podstawowych terminów się uczymy. No i tam jest też fajnie dopracowane, jeśli chodzi o ten wątek taki klimaciarski, no to te sztony pokerowe w formie znaczników, więc wszystko tam ze sobą współgra. Dobrze, powiedz mi, co ty tam jeszcze masz z plusów, czy... Wiesz co, no to możemy o tych warunkach zwycięstwa powiedzieć, bo to się łączy trochę z następną rzeczą, którą też będę chciał poruszyć. Warunek zwycięstwa jest taki, że chcemy mieć więcej punktów kontroli, niż przeciwnik ma punktów wpływu, tak zwane. Tak, czyli to... I w skrócie to jest to, że po prostu chcemy więcej kontrolować budynków w mieście, nieważne czy swoich, czy przeciwnika. Ma postaci. Tak, niż przeciwnik ma postaci. Czyli tak tematycznie można powiedzieć, że jakby kontrolujemy tyle rzeczy w mieście, w tej Gomorze tytułowej, niż on ma ludzi, którzy byliby w stanie nam przeszkadzać, kontrolować te budynki, tej bandy, tak, tych posji, które sobie tworzymy, tych band. Takich jakby gangów. To właśnie od razu miałem powiedzieć, właśnie troszkę klimat jak w gangach Nowego Jorku, nie? Tak. Gdzie oprócz tej bitki na środku na Tasaki, to są te polityczne jakieś tam, wiesz... Przekręty, wpływy, przekupywanie, głosowanie. Też gdzieś tam sadzenie się z okna, tak, żeby kogoś zdjąć ze snajperki, mimo że tutaj miał być rycerski pojedynek, no mnóstwo przekrętów, tak ogólnie LCG stoją, tak, przekrętami, takimi brzydkimi rzeczami, to też jest ostrzeżenie, że jeżeli liczycie na to, że idziecie na środek placu, prawda, do pięknego pojedynku jeden na jednego, to się może skończyć 1-7, tak? Jeszcze ten gość, który miał stać po waszej stronie, w ogóle zdradził się, okaże, bo kolega miał magiczną kartę. To jest to, czyli właśnie ten warunek zwycięstwa i to, co mi się już podoba, co mnie jeszcze przerasta tak naprawdę, to jest to, że cała gra jest dla mnie bardzo nieoczywista. W sensie, ja nie wiem jeszcze, jak w tą grę grać dobrze. Bo właśnie... No to przyrównaj do czegoś. No, w Netrunnerze na przykład, W Netrunnerze jest stosunkowo prosto, bo masz konkretny cel, tak? Runner musi wykraść ileś tam kart z agendami, z punktami agendy, a korp musi przepchnąć ileś tam tych agend po prostu. Albo się obudować, albo atakować. Albo jedno i drugie, nie? Ale znaczy, zasadniczo chcą te dwa cele spełnić. Natomiast tutaj niby ten cel też masz jasny, tak? Bo chcesz mieć więcej tych punktów kontroli, ale już dojście do tego celu jest dla mnie dużo bardziej nieoczywiste i mi się to podoba z jednej strony, ale też według mnie sprawia, że to jest jeden z trudniejszych LCG-ów. Zwłaszcza na początek, na wejście. Bo właśnie zwróć uwagę, my żeśmy czytali ten, 10 razy żeśmy powtarzali, Łukasz nam o tym mówił. Mówił nam o tym właśnie Romek. Wszyscy o tym mówili, nie strzelajcie się od razu. No i pierwsze 3 gry my żeśmy wychodzili, cały czas żeśmy strzelali, bo mówiliśmy, no ale jak, no nie mogę, no on jak nie będę strzelał, to mi zabije tą postać. Jak nie wejdę tutaj, to mi przejmie mój budynek. No mój budynek mi przejmie? Ja go wystawiłem za pieniądze. No tutaj też jedną ciekawą rzecz poruszyłeś, właśnie o niej też myślałem, odnośnie Netrunnera i Doomtown, mianowicie asymetryczność.
Bo na pierwszy rzut oka, no wiadomo, deki są różne, nie ma, grając w Netrunnera gramy dwie różne gry. Corpora gra inną grę, Netrunner gra zupełnie inną. Tutaj tak naprawdę obydwoje gramy tę samą grę, no tylko różnymi dekami, nie? Mm-hmm. Więc nie ma tej asymetrii, to jest pod tym względem zupełnie inna gra niż Netrunner, więc przesiadanie się z jednej strony na drugą, czyli zmiana deków, nie będzie aż tak... wywrotowa, nie? Mm-hmm. Pytanie, czy to jest na plus, czy na minus? No, być może to się wiąże z tym, co powiedziałeś, że tutaj cele obydwoje mamy te same. Mm-hmm. I po prostu no, musimy swoimi ścieżkami dojść, ale gramy tak jakby na tym samym poziomie. Nie ma aż tak wielkich różnic. To tak jak, no, tak jak w Grze o Tron, powiedzmy. Mamy dwa różne deki, te dwa deki różnie zupełnie działają. Mm-hmm. Tutaj pewnie to tak samo będzie, że te deki mm-hmm. będą skrajnie się od siebie różniły, ale jednak styl, znaczy, no właśnie nie wiem, jak to określić. Nie, styl no, gry. Na pewno nie ma takiej no przepaści, tak? Jak w Netrunnerze. Bo Corpo ma tak jakby zupełnie inne zasady. Inaczej jego runda wygląda. Tak. Inaczej akcja. A tutaj nie. No, wszyscy mamy te same akcje, tylko że właśnie tak, różne tak, karty. Tak. No ale to nie zmienia jakby różnorodności, no bo te frakcje są po prostu tak budowane, żeby grało się nimi zupełnie inaczej. Plus jeszcze w ramach każdej frakcji no, masz ileś tam 10 pewnie albo może i set różnych deków, mhm. tak, które możesz budować, tak, i wówczas te deki sprawiają, że twój sposób grania będzie różny, tak, mhm. także, no jeżeli chodzi o różnorodność, no to jeżeli szukacie różnorodności w grach, no to LCG to jest to nie ma gier, gdzie większej tej różnorodności tak. nie będzie, gdzie byłaby większa różnorodność, przy czym znowu, tak, po pierwsze kosztem czasu, a po drugie, no to też jest trochę niesprawiedliwe porównywanie tego z innymi grami, bo to są systemy, to mhm. nie jest gra, to jest tak. system, to jest system, który ma 1000 kart, tak? No planszówki rzadko kiedy mają 1000 różnych, naprawdę różnych kart. Plus jeszcze właśnie parędziesiąt stron zasad, które są rozbudowywane, tak, z czasem. O nowe jakieś mechaniki. Znaczy no tutaj to jest ta półka jak gry 18XX, gdzie mamy jakiś zestaw zasad, który jest tak, tylko narzędziem do naszej kreatywności, nie? To jak my sobie z tymi udziałami, spółkami wykombinujemy, to już jest nasza inwencja. Tak samo tutaj. No mamy pewne zasady, ale to, co mi się w tych grach niesamowicie podoba i to czego oczekuję, to właśnie to wchodzenie coraz głębiej w rozumienie tych kart, nie? W te synergie, o których mówisz. Znaczy, żeby... ja powiem więcej, to nie chodzi o rozumienie kart, wbrew pozorom, tylko rozumienie całej gry. Całej gry, ale też oczywiście kart, które będą miały wpływ mm-hmm. na twoją grę, na grę przeciwnika i tak dalej, nie? No tak, no mnie to też strasznie, no strasznie mnie to kręci, no bo ja ci powiem jedną rzecz, no ostatnio zagraliśmy i mi się bardzo podobało, bo ja cały czas grałem na Hama, nie? Cały mm-hmm. czas próbowałem cię złapać, że tak powiem, z tymi portkami w dole i ci wystrzelać tych gości pojedynczo. Ty w ostatniej partii bardzo fajnie zagrałeś na spokojnie. To, co powiedziałeś, porozrzucałeś mnie po całej planszy, zmusiłeś mnie do tego, żebym ja biegał jak ten kot z pęcherzem, wysyłał po jednym gościu, żeby tylko kontrolę przejmować w pojedynczych miejscach na planszy. I w momencie, kiedy ja już właśnie wszystkich moich gości porozganiałem, to w piękny sposób właśnie taką grupę, tak, powiedzmy w kluczowym miejscu złapałeś, swoją wielką bandą zaatakowałeś i mnie wystrzelałeś i zakończyłeś pan. Tak, tylko tutaj też no, pojawił się ten zarzut, bo tak naprawdę inaczej by się to skończyło, gdybyś stał murem dalej postaciami na środku rynku. Ale to do tego wrócimy, nie? To być może. No, ale to mówisz, że wrócimy i nie wracamy no. nigdy. A, no dobra, no to przepraszam, no to mów. Nie, bo tak często później zapominamy wątku. Nie, ale to no, masz to tam, gdzieś tam jeszcze w tym? Nie, mów. Nie, chodzi mi, że właśnie pojawił się ten zarzut po partii, że no ty w pewnym momencie się odłączyłeś, tak jakby jednym kolesiem wszedłeś na mój teren i tak jakby zrobiłeś tym wyłom w swoim murze i to mi dało możliwości przemieszczenia swoich postaci mm-hmm. na twoje podwórko. Pytanie, gdybyś stał do końca i po prostu sobie gromadził te budynki. No nie, byś... no budynków bym nie gromadził. No. Czego? No punkty kontroli byś zdobywał w ten sposób. No nie, no bo bym stał na środku. No jakbym przestał stać na środku, to bym wysłał jednego gościa do budynku i co? No ale nie, jak masz swoje budynki stawiasz, no to punkty kontroli ci rosną. A, okej. Okay, o to mi chodzi, dobra, nie? Okej, okay, dobra. Że robisz murek, mm-hmm. nie? Ale to samo było z Netrunnerem. No jak wygrać przeciwko korpowi, który się już osadził tymi lodami, nie? Miejscami. Więc no to, co mówiliśmy na początku, że to jest przed nami do odkrywania właśnie tak. po prostu pole. Natomiast ja już widzę właśnie jedną rzecz, że
Nie mówię, że już mam jakiś pomysł. Jak już złamać grę? Tak, że jak to zaimplementować, że tak powiem, mm-hmm. wprowadzić w życie. Ale już widzę, że ta gra promuje spokój, chłodną kalkulację i brak pośpiechu. I mi się to bardzo podoba. Że tutaj, wydaje mi się, że tutaj będziesz czasami oddawał pewne bitwy, przegrywał pewne bitwy, mm-hmm. tylko po to, że stracisz jakąś na przykład postać pojedynczą, ale po to, żeby twój przeciwnik zaczął właśnie biegać, tą swoją wielką bandę rozstawiać po planszy, żeby później wziąć ich pojedynczo, zacząć odstrzymać. No bo w naszej ostatniej rozgrywce tak było, że ja często pasowałem, bo już czekałem na moment, kiedy będę mógł uderzyć, że chcesz tak jakby troszkę wyczekać przeciwnika, żeby się wyprztykał z kapiszonów, a ty wtedy, no to ja wtedy robię robotę, nie? O, kolejna rzecz, która mi się też bardzo podoba w tej grze, to jest to, i to jest według mnie znak takich najlepszych gier, strasznie nie lubię, jak jest na odwrót, czyli bardzo nie lubię, jeżeli w jakiejś grze zawsze chcesz być tam czy pierwszy, albo ostatni. A tutaj niby się wydaje, że chyba chcesz być bardziej pierwszy, tak tam ta początkowa faza gambling i tak dalej, ale wbrew pozorom, właśnie to, co ty powiedziałeś, jest mnóstwo takich sytuacji, gdzie sobie myślisz, dobra, to ja zobaczę, co on zrobi, nie? Chociaż też ileś tam razy chciałem spasować, ale się bałem, że ty zrobisz takiego pasa, a ja jeszcze coś chciałem wystawić, jakiś budynek i tak dalej. Zresztą tak raz mnie załatwiłeś. Wystawiłem takiego kozaka. Sytuacja była taka, że miałem karty, miałem ograniczone fundusze, jak to z reguły w tych grach, i z jednej strony chciałem wystawić budynek, który był inwestycją po prostu na przyszłość, a z drugiej strony miałem pewne eventy, które jakbyś mnie wyzwał na pojedynek, to bym się cieszył. Tylko musiałem zaszczędzić te pieniądze. I z jednej strony chciałem spasować, żeby zobaczyć, czy mnie wyzwiesz na pojedynek, ale jeżeli byś i ty spasował, to bym nie wystawił tego budynku, więc nic bym nie udał. Ale to jest świetne. No to jest właśnie to, czego szukam w grach. No ciężkie decyzje, gdzie muszę podjąć pewne ryzyko. Być może spasować, być może wystawić ten budynek i machnąć ręką na ten event, tak? Fajne jest to, że ja wiem, że mam taki event, ale ty nie wiesz, co ja mam na ręku tak naprawdę, więc też mogę ściemniać ci, że cię tutaj postraszyć, że mogę, może mam jakiś event, albo wiesz, właśnie grać takiego chojraka, że wychodzę i tutaj, no wiesz, nie? Strzelaj mi tego pojedynczego gościa, że niby taką pułapkę zastawiać, a tak naprawdę właśnie okazuje się, że i tak nic z tym nie zrobi i ten gość nie skończy. Nawet dać się wystrzelać na ale no właśnie doprowadzi do tego, że gracz drugi stapuje swoich przeciwników, a później ty sobie spokojnie wystawiasz z ręki jakiegoś już kolesia, który zajmuje budynki przeciwnika. Nie? Ja ci powiem, że ta gra dla mnie w ogóle ma taki na razie feeling, bo mówię, bo to jest jakieś tam pierwsze w ogóle koty za płoty. Taki ma feeling, z jednej strony taki jakby właśnie daleko wschodni, taki spokój, nie? Że tak jak są te wszystkie martial arty właśnie, tak? Że wycisz się, wojowniku, tak? Spokojnie, wiesz, zastanów się. Taki Sun Tzu, powiedzmy. A z drugiej strony też właśnie ten feeling, i to też sobie pożyczę właśnie od rąku od Arkonai, że szachowe trochę podejście, prawda? To właśnie przemieszczanie się. To ja się ruszę tak. No to ja przesunę mojego kowboja w to miejsce. Aha, to teraz jesteś pojedynczo, to mógłbym cię zaatakować, ale jak cię zaatakuję, to odsłonię sobie dwa budynki i wiesz, i na tej zasadzie właśnie troszeczkę jak w grach abstrakcyjnych, gdzie... Wszystkiego nie przypilnujesz, tak, nie? Tak, że cały czas właśnie gdzieś się musisz odkryć, żeby coś zyskać i teraz pytanie jest, czy to mi się opłaci? Cały czas musisz sobie kalkulować. No kurczę, no chciałbym mu zająć ten budynek, ale jak stracę te dwa budynki, to może to nie będzie dobra inwestycja. A może w drugą stronę właśnie to będzie kluczowa inwestycja, która mi tą partię pchnie do przodu i wygra całe starcie. Jeszcze jeden mam duży plusik. No, mów. Setup gry i wpływ na losowość. Zwróć uwagę. Setup gry, w sensie... W setupie gry wybierasz gości, którzy będą twoim początkowym tym bossem. Tak? Co na początku mnie tak troszkę przygniotło. Mówię, kurde, już na początku mam pięciu kolesi, weź się wszystkich ogarnij, przeczytaj i tak dalej, ale... Ale dzięki temu masz niesamowitą kontrolę nad, znaczy dużo większą kontrolę nad deckiem. Tak jakbyś wycinał pierwsze rundy w ogóle zupełnie wystawiania pojedynczo tych postaci, niektóre często nas to denerwowało, mówiliśmy, no kurde, już nie mogliby tego, wiesz, przyspieszyć. Na przykład w grze o tron, pamiętam, często jest ten zarzut, że kurczę, no jak dociągniesz kiepską rękę, masz jednego muligana, dociągniesz drugą i jest koniec partii. Wręcz do tego stopnia można, tak? Ja nie do końca się z tym zgadzam, ale wiem, że są takie sytuacje i może tak się faktycznie skończyć, że po prostu, no nie... Deck jest olbrzymi, bo tam jest 60 kart minimum. Nie dociągniesz tych kart, które ci są potrzebne i koniec. Dziękuję, dobranoc. Tak? Ktoś powie, no to źle zbudowałeś deck, ale nawet w dobrze zbudowanym deku, w bardzo dobrych dekach może być taka sytuacja i ona nie jest wcale taka niemożliwa, niespotykana. Tak? I to u graczy, którzy mają olbrzymi, tak, doświadczenie.
Zresztą często mówią ludzie w turniejach, właściwie zawsze zwycięzcy turniejów podkreślają to, że szczęście gra olbrzymią rolę, że po prostu na tym poziomie gracze są tak wyrównani, te deki są tak wyrównane, że ktoś musi mieć po prostu szczęścia. I często też mówią na przykład, że jejku, nie, mega fajnie grał, ale miał masakrycznie zły dociąg. Nie? Mhm. Po prostu nie widziałem, że nic nie mógł zrobić, nie? Że od początku kontrolowałem rozgrywkę. Tutaj to jest w bardzo dużej mierze ograniczone. No ale to co, wspomnijmy tutaj od razu o losowości w tej grze? Tak, oczywiście. No i przede wszystkim o fantastycznej mechanice, która aż dziwne, że gdzieś więcej nie jest wykorzystywana. No co ciekawe, ta mechanika jest przyklejona ogólnie do tego uniwersum, bo w RPG-u Deadlands też gra się na kartę. Ręce pokerowe? Tak. Też układy stosuje, więc to jest mega fajne. No bo właśnie powiedzmy o tym, tak? Deki składają się ogólnie z kart z, no takich jak z, tych suitów, tak? Czyli kolory to się nazywa? No tak. No. Kolorów i kart. I figury, no. Tak, figur i tych. I wartości jak w normalnych kartach. W takim... No sam dek mamy składany z 54 kart, czyli tak jak... 52 plus ewentualnie dwa jokery, tak? No, czyli tak jak normalnie. Tylko, że może mieć do czterech nawet kopii tej samej karty. Tak, i tu się pojawia zabawa. Tak, czyli można tworzyć właśnie układy pokerowe, albo uczciwe, albo te cheaty zwane, tak? Czyli oszukane, co też ma swoje konsekwencje fajnie w grze wykorzystane. I też znowu można popychać, tak? Puszować tego ludzka. To czyli tworzymy dek na dwóch płaszczyznach. Jednej właśnie takiej w oparciu o wydarzenia, postaci, budynki, a drugie tak o kolory. Standardowo można powiedzieć, tak, prawda? LCG-owo. A drugie gdzieś z tyłu głowy mając też świadomość, że w przypadku pojedynku no, raczej chcemy, żeby ta ręka była legalna, nie? No bo... Nie wiem, czy legalne, pewnie są różne deki, ale no raczej chcemy pewnie, żeby była mocna, podejrzewam. No. Bo jak będziesz miała słabo, to będą wszyscy ginęli. A być może cię to nie obchodzi, bo pewnie są i takie deki, nie? Gdzie po prostu zalewasz planszę jakimiś nędznymi postaciami, które po prostu będą ginąć jak muchy. No ale jak to w LCG-ach, tak? Jakby, ale jakby każda z zasad jest do złamania, tak? Na pewno są deki, które łamią dramatycznie każdą z takich, że tak powiem, dobrych praktyk, w cudzysłowie, ale no zasadniczo chcesz mieć najlepiej mocny dek i mocne te ręce pokerowe. Ale w ogóle cała ta mechanika pojedynku, no jest genialna po prostu. Że gra się zatrzymuje, odkładamy rękę kart, którą mamy, bierzemy sobie, dociągamy zupełnie nową talię na czas walki. Tak, przynajmniej 5 kart, ale bardzo często to jest 7 kart i jeszcze ileś tam kart sobie wymienimy, więc naprawdę mega proste mechanika ta pokerowa, bardzo fajna, bardzo intuicyjna, tym bardziej, że dzięki temu, że mamy tych kopii kart, prawda, każdej figury możemy mieć wiele, to z reguły te ręce są dosyć mocne, tak, tam trójki, fule, czwórki, czy nawet pokery, to są dosyć standardowym układem. Tak, dzięki. Prawda? I tu jest kolejny aspekt, że my dzięki temu, jak dobierzemy naszą załogę, ekipę, tą possę, to taką będziemy mieli możliwość zarządzania tą losowością. Czyli albo będziemy sobie dobierać dużo kart, albo będziemy mieli możliwość dużej podmianki kart, które mamy. Albo nic, jak będziemy. Albo nic, jak będziemy mieli pecha, tak. Więc to nie jest po prostu rzut kostką, no nie wyszło. To nie jest tylko dociąg kart, nie wyszło, ale jest też możliwość zarządzania tym w jakimś stopniu właśnie poprzez dociąg i wymianę tych kart. Więc... Znaczy, mi się wydaje, że to jest... że to będzie kluczowe tak naprawdę. Właśnie wybieranie tych bitew. Kiedy zwróć uwagę, że my żeśmy prawie w ogóle nie uciekali ze strzelanek. Dwa razy się zdarzyło. No. Raczej żeśmy twardo stawali. Co najśmieszniejsze było, to często było tak, że były bardzo wyrównane te pojedynki, że mieliśmy bardzo podobny układ, ile kart dociągamy, ile kart sobie wymienimy. Czyli tak naprawdę można powiedzieć, że na takich 50%. Mam wrażenie, że tylko, że tak naprawdę z tych ostatnich pojedynkach przygotowaliśmy się do nich należycie. To znaczy, że na ręce mieliśmy już te nasze brudne strzały. Tak, i to było widać po rozstrzygnięciu tych pojedynków, że o ile pierwsze pojedynki często się tak... losowo. Znaczy bardzo często były remisy mieliśmy, po prostu, nie? No mieliśmy... I każdy po ręce dostawał. Tak, także ostatnia niestety już nie była taka losowa, niestety dla mnie. No ale fajnie. Także fajnie, no mówię, setup mi się bardzo podoba. Bardzo mi się podoba też to, co jest później w Keyforge'u, bo wykorzystane, czyli ten dociąg. Tak, to też jest bardzo często taki... Na koniec rundy chodzi ci? Tak, na koniec rundy. Taka... Boże, kochany, pięta Hillesowa LCG-ów.
kto ma lepszy dociąg, wygrywa grę. Także z reguły masz jakieś tam właśnie budynki, postaci, które ci zwiększają dociąg. W Netrunnerze bardzo ciężko jest tak rotować tymi kartami, nie? Znaczy, no w Netrunnerze musisz sobie zbudować deck, który ci będzie... Mielił te, ten... Tak, będzie ci... A tutaj z automatu dociąg. Mamy, tak, dociąg i tak naprawdę dzięki temu... Chociaż też masz na tym sporo kontrolę, ale to po, za chwilę. Po pierwszej partii poznałem wszystkie karty, lepiej lub gorzej, jakieś tam miałem możliwość przeczytania. I następna partia już kiedy... Z deku swojego. Z deku, tak. Następna partia, kiedy miałem już tych 5 moich Amigos przed sobą, to już dla mnie nie był to jakiś tam... Bandidos. Tak, nie był dla mnie jakiś tam problem, bo dobrze już ich kojarzyłem i z każdą kolejną partią już wiedziałem, jak tam ich próbować wykorzystać, nie? Na swoją korzyść. Dobra, a minusiki masz jakieś teraz? No właśnie, bo tak gadamy o tych plusach, a coś by się przydało powiedzieć negatywnego. To ja mogę powiedzieć. O tej grze, no to mów. Ja mam taki troszeczkę zarzut, mimo wszystko... Obsługi? Znaczy, no już do zasad, to co powiedziałem, ilość zasad według mnie jest duża, okay. No ale to, no niestety, no to jest koszt właśnie wchodzenia w LCG. Więc ja znowu wrócę do tego, co Jarek kiedyś powiedział, że on po prostu nie ma czasu na coś takiego. Ja to rozumiem, bo no, ja czytałem zasady dosłownie pół dnia, tylko rozłożone, w sensie pewnie z 8 godzin tam czytałem, doczytywałem, znaczy, sprawdzałem. Czas to pojęcie jest względne, jak to mówił Einstein, więc to myślę, że kwestia jest pasji po prostu. Jeśli cię no coś tak, pasjonuje, no, to czas na to znajdujesz, no nie? No tak, no na kiblu, wiesz, tak, wieczorami tak. Po położeniu dzieci i tak dalej. No, gdzieś tam ja mogę dziecku do snu czytać, wiesz, zamiast bajki, to po prostu instrukcja. No i on teraz wyciągnął rewolwer. Z modyfikatorem. Więc to kwestia jest, czym się jarasz. No, nie każdego będzie to jarało, nie? Tak. Tylko, że mi się wydaje, że żeby coś cię wkręciło albo nie, to trzeba tego spróbować. Trzeba doświadczyć tego, co daje budowanie talii. Zagrać sobie na jakimś deku i go po jakiś czas zmienić. Ale to wymaga jakiegoś takiego samozaparcia, no nie? No jeszcze nic nie budowaliśmy. Prawda? Tak, bo graliśmy na gotowcach, tak. No. I od tego według bym zalecał zaczynanie. Dobra, i drugi taki minusik, jaki mam, przy czym on jakby wynikał z budowy tych deków, nie? Bo ty miałeś dek, gdzie miałeś dużo tanich rzeczy, ogólnie budynków, postaci i tak dalej. Ja miałem dosyć drogie te rzeczy i problem był taki, że bardzo często runda zaczynała się, ty zagrywałeś sobie dosłownie 3 karty, dociągałeś jeszcze 4, a ja zagrywałem 1 albo 0 kart w całej mojej rundzie, bo nie miałem pieniędzy, żeby nawet 1 zagrać, a przez to, że nie zagrywałem karty, a jest ta mechanika, że na koniec, prawda, rundy dociągasz do pełnej ręki, to mi tak naprawdę i ekonomia stawała, i dociąg kart mi stawał, i zaczynało mi się robić przykro. Przy czym z drugiej strony zostawały mi pieniądze z tej rundy na następną rundę. Tutaj nie przypadają pieniądze, to co na przykład jest w grze o tron. Nie? To mi się też bardzo podoba. Więc znowu wracam do tego, co mi się w tej grze podoba, czyli do tego, że trzeba być cierpliwym. Sorry, w tej rundzie nie potańczysz, tak? Chowaj się, uciekaj. Tak, były sytuacje u mnie takiej troszkę martwej ręki, że nie bardzo wiedziałem, co zrobić. Pewne rzeczy już na planszy się rozegrały, a z mojej ręki też nic nie wynikało. Czy miałem na przykład dublet karty, która była na stole. No tutaj też się pojawił właśnie taka myśl, co by było, gdybyś nie zaczął grać tak bardziej rozważnie, tylko cały czas nasuwał tymi swoimi, wiesz, postaciami, nie? Czy to nie zmusiłoby mnie do takiego grania strasznie defensywnego, nie? No bo tutaj troszkę sobie daliśmy tak jakby możliwość rozbudowy, nie? A jak ktoś się uprzej siada i na pierdziela, cały czas pojedynek. Jak znaleźć, tylko to nie jest zarzut do gry, tylko bardziej właśnie zastanawiam się po prostu, jak znaleźć jak pokazać takiemu graczowi, że w ten sposób nie wygrasz, nie? Na razie nie mam na to pomysłu. Troszkę jak zrobiłeś mi w Xobosach Rush to Tower, nie? Po prostu szybko tego, jak Tower w StarCraftcie, Tower Rush'a i zaatakować. I tutaj podobnie można komuś uprzykrzyć życie i zastanawiam się właśnie, jak temu przeciwdziałać, nie? Ale to jest bardziej zagadka niż tak, zarzut do gry. To ja powiem dwa wyjścia, czyli znowu albo doświadczony nauczyciel, albo samemu szukanie, tak. Wiesz, dopytywanie, czyli trochę szukanie, no w dzisiejszych czasach naprawdę, no jest ten Discord, tak, ja się Discordem tam wspomagałem, znowu wrócę do tego, to community jest bardzo przyjazne, ja pisałem coś i mi goście w 30 sekund odpisywali z drugiego końca świata, nie? Nie wiem, czy ich nie budziłem tam tymi pytaniami za sam. Myślisz, że w tej grze są powroty?
Bo mam wrażenie, że w grze o tron może być często tak, tak, że jedna walka, że po prostu oracie i poddajesz partię. Znaczy, jeszcze wiesz, zależy jak to rozumiem, rozumieć, bo pewnie będą takie shootouty przesądzające grę, no ale no to tak, jest że, okay, według mnie. No, że po shootoucie wchodzisz, zajmujesz budynki i już, przejmujesz miasto, tak, nie? Tak jak w filmie. Chcemy, żeby gra się skończyła kiedyś, prawda? No bo myślałem, że za wcześnie, żeby o tym jakoś tam jednoznacznie mówić, ale... Zwróć uwagę, że my mieliśmy taką sytuację, że ja ci chyba z 3 postaci z 5 no. startowych odstrzeliłem, a ty wróciłeś, no tak. Przegrałeś tą partię, ale ten, ale... Ale to nie było na zasadzie, że już kopa nie leżącego, nie? Tak, nie, to dlatego, że później jakieś rzeczy były na moją korzyść, się rozstrzygały znowu. Także... Więc wydaje mi się, że tutaj tak, że te strzeliny nie będą aż tak decydujące, jak właśnie w grze o tron, co jest dla mnie plusem. No. Tak, no właśnie że to jest inna gra niż takie standardowe pranie się po mordach tylko. Mm-hmm. Że tutaj trzeba więcej troszeczkę pokombinować. Co oczywiście nie znaczy, że nie będzie tego prania się, strzelania do siebie, albo że nie będą deki, które będą się w tym specjalizować, czyli te tak zwane agrodeki, tak, które po prostu stawiają na to, żeby się strzelać. Ale znowu, to będzie zależało od graczy, od tego, jak sobie dek zbudują i no tak, no przede wszystkim od tego i później jak go poprowadzą. I stąd trochę tutaj zmniejsza się ciśnienie, tak jakby ciężar decyzji. Zauważ, że jak na twoje IP, to ty sprawnie grałeś tutaj tak? w tego, no. A ja właśnie w drugą stronę, ja ci pewnie dostawałem kociokwiku. Przy samym poruszaniu się po planszy, właśnie to, żeby wiesz... No żeby ale albo się już przyzwyczaiłem, stworzyć. albo naprawdę mam wrażenie, że w Keyforge'a dłużej nam schodziły. To wiesz co, to może w drugą stronę. W Keyforge'a ty od razu pach grałeś, a ja właśnie jeszcze tam filozofowałem nad tymi kartami. A tutaj i ty potrzebowałeś chwilkę czasu, żeby się zastanowić, co chcesz zrobić. I nie przeszkadzało ci to, że ja tam właśnie dumałem. Mi się wydaje, że ja długo się zastanawiałem. No, w każdym razie grało mi się płynnie. Ale wiesz co, ale no dobra. No, bo... Mimo, że ta pierwsza partia trwała chyba ze 3 godziny, to było takie totalne zwiedzanie. Właśnie, i teraz ci powiem coś, nie? I się ten, bo znowu wychodzi, jakbyś czytał moje te notatki. Żeby ten kontynuować temat toksycznych, jadowitych i tych zawistnych świąt. Bo teraz ja ci zadam takie pytanie. Gdzie jest teraz Keyforge, a gdzie jest Doomtown? No Soulforge'a skancelowałeś. No ale to jeden projektant. No ale to wiesz, to ciężko ocenić, dlaczego Keyforge na przykład upadł, nie? Tylko widzisz, no tutaj mieliśmy też taką teorię, być może słuszną, niesłuszną, że Keyforge tak jakby wyszedł do ludzi jako prosta karcianka, którą sobie weźmiesz na spotkanie, pyk i zagrasz, już masz gotowy deck, nie musisz składać talii. A okazuje się, że jemu też trzeba poświęcić dużo czasu, dużo więcej niż w standardowej planszówce i myślę, że od tego się dużo ludzi obiło i nie poznało tej gry. A Doomtown, no od początku od razu każdy cię ostrzega, to nie jest prosta gra, to jest już dla ludzi, którzy lubią LCG, nie? Więc tak jakby tam może być... Nie, tam zgadzam się, to taka była trochę moja ta prowokacja, że tak powiem. Pozdrawiamy jakby Urloka Kamila, bo on uwielbia, kocha Keyforge. Natomiast ja do czego innego zmierzam, że tylko znowu, to jest moje subiektywne, tam widzimy się, że mnie Keyforge, jak dotychczas, a naprawdę próbowałem i jeszcze będę chciał coś spróbować, w żadnym momencie nie wciągnął nawet w ułamku, tak jak Doomtown od samego początku w pierwszej partii. No i graliśmy, co, gdzie upatrujesz? Poczekaj, którą graliśmy koślawo, którą cały czas sprawdzaliśmy instrukcje, którą cały czas, wiesz, jakieś błędy żeśmy popełniali, która, wiesz, no jakby jak ta pierwsza partia, tak, w trudno skomplikowaną grę po prostu była taka kanciasta i tak mnie dużo bardziej wkręciło. No mi się w ogóle nie dłużyła ta partia, to jest zaskakujące. To co powiedziałeś, graliśmy masakrycznie długo. Nie wiadomo, kiedy ten czas w ogóle minął. I dlaczego? No niestety, ale ja tutaj widzę więcej jakby powodów takich in minus pod adresem Keyforge'a, tak, niż ten. Ale to może kiedyś, jak będziemy sobie Keyforge'a omawiali. Tylko znowu, no, żeby być sprawiedliwym, to co powiedziałeś, no Keyforge jest jednak mimo wszystko inną grą. To jest półprawda, znaczy inaczej, to nie jest Elcek, tak, to jest no, karcianka, tak, gdzie nie buduje się tych deków, też do innego jest odbiorcy kierowana niż właśnie takie już Elcegi z budowaniem, z deckbuildingiem. Więc no, to są trochę jednak inne gry, no ale mi chodzi o poziom zaangażowania, no po prostu, no. Mógłbym, wiesz, tak samo teraz powiedzieć, gdzie jest Doomtown, a gdzie jest Clank, tak, tam też w sumie też są karty w obydwu grach,
też byłoby to mniej więcej tak samo sprawiedliwie, ale mimo wszystko no, Keyforge gdzieś tam, wiesz, próbuje przynajmniej no, jakąś część. No tak, jest tej... to pojedynkowa dwuosobówka, no i tutaj tak, no, tutaj tak samo. Czy no, w Doomtowna można grać od 2 do 4. Z czym znowu, no, Keyforge jest dużo prostszy, mimo wszystko też wymaga pewnego zaangażowania i wejścia, ale bez porównania mniejszego niż Doomtown, więc no, znowu mówię, to jest nieuczciwe porównanie, ale... Ale, ale sobie porównujemy, ale no tak koniec, samo... Na koniec dla mnie... Poziom zaangażowania w grze. No, no pytam się, zagramy w Keyforge'a czy w Doomtowna? Jak długo się zastanawiasz? No, no, no to, to, to się rozbija, nie? No to musiałem, mówię, musiałem coś toksycznego jeszcze. No wiesz, to tak, tak nawet porównując z grą o, tą, o tron Doomtowna, gdzie mamy też zarówno Kamil, jak i Paweł zrezygnowali z tej gry ze względu na taką wyniszczającą interakcję. To przy Doomtownie tego na razie na ten moment nie widzę, nie? Że dla osób, które właśnie się odbiły od tej takiej wrednej, straszliwie jadowitej interakcji w grze o tron, to tutaj te strzelanie właśnie... Dewastujące. Tak, tak, że to, że są te powroty, tak nam się wydaje na początek, może gadałem kłoty, że to, to jest przyjemniejsze, no tak po ludzku po prostu, no jeśli nie masz w sobie masochistycznych zapędów, to jest przyjemniejsze niż, niż w grze o tron, bo tutaj masz okazję trochę poczuć się tym bohaterem, nie? Tak. Trochę się postrzelać, coś tam pokombinować, rzucić czar, kanciarz, a to jakiś tam cud wywołać. No a w grze o to, no to tak jest walka o przetrwanie. Kurde, no poświęcę ich, ale kurde, jeszcze go zarżnę, zabiję. No, po prostu. Mało tego i w pewnym momencie jest taki jakiś, wiesz, z zawęgła wyskoczy jakiś... jakiś psikus i ci połowę pół planszy, no, którą budowałeś. Ile ta karta kosztuje? No 2. Nie, no niemożliwe. No przecież ja wydam tej 15 przez 4 rundy i ona mi to kasuje. Wszystko. No, więc ten poziom frustracji na razie w Doomtown jest, jest niższy. Tak? Zobaczymy, przy jak czym, dalej. Przy czym poziom wejścia według mnie jest stosunkowo wysoki. I to mówię, już abstrahując od zasad, bardziej chodzi mi o to, żeby grać właśnie z głową. Żeby... No widzisz, ja na przykład tak sobie robiąc top 3 moich LC-ów. To już tak, tak się. Tak, tak, właśnie to tak śmiesznie, bo to wiesz, po pierwszej partii to jest, no. To ja bym sobie postawił na pierwszym miejscu. Jak ja mogłem klanka oprócz. Netrunnera, na drugim Doomtown, na trzecim grę o tron. Już mówię dlaczego. Netrunner właśnie z tych względów, o których ty powiedziałeś, jest dla mnie na ten moment bardziej czytelny, jeśli chodzi o to, jak grać, nie? Rozumiem zasady, rozumiem mniej więcej sposób gry. Doomtown. Przystępny jest. Znaczy, chodzi mi to, co mówiłeś, że wiesz, no wiem, jaka jest moja rola. Jaka jest przeciwnika? Tutaj tak naprawdę to jest jedna wielka więcej, niewiadoma. Jak mniej więcej dojść do w Doomtown to mam wrażenie, że jest taki olbrzymi sandbox. Totalnie już. Że są te miejsca, lokale, jak ich używać, jakie są tak naprawdę, jakie, jak, no bo nie mam pomysłu, powiedzmy, jak zacząć, jak rozegrać tę partię. Jaką strategię przyjąć? Tak. W Netrunnerze mi łatwiej jest to zrozumieć. Właśnie przez ten ruch, nie? Przede wszystkim przez ten ruch, przez to zajmowanie. No mówię, jest taka nieoczywista, ale fajny, no mi się podoba ten sposób. Przy czym rozumiem, że właśnie dla wielu osób będzie zbyt trudna i to je odrzuci. Że właśnie się zgubią w tym, że no ale ja tego nie rozumiem, ja tego nie rozumiem, nie czuję tego, nie? No. I stwierdzą, no nie chcę grać w tą grę, bo nie umiem, nie jestem w stanie jakby tego okiełznać. Bo gra o tron, no to jest... Ja też tego nie jestem w stanie okiełznać, tylko no, mi się to podoba. Pociąga, tak? No a w grze o tron, no to jest ten minusik ode mnie właśnie za tą frustrację. To tak, i tak mnie tutaj tak, powolutku tak. wprowadzasz w Arkana. Jak Grey swoje tak. partnerki. Ale... ale... No na chwilę obecną Doomtown ma ode mnie olbrzymi kredyt zaufania. No tak, ja pamiętam te mleczka i tak dalej. To Grey by tego nie wymyślił, co to tam w Otron się dzieje, kurczę. Więc ja sobie tak bym uplasował tą trójkę LC-ów. No przed nami jeszcze jest do poznania Warhammer Podbój. A to już kończymy Doomtowna? Nie, nie, chodzi mi no ogólnie, jak tam gdzieś będziemy rozszerzać, no bo chcielibyśmy w przyszłym roku rzeczywiście tymi LCG-ami się zająć więcej. Nie jest to może zbyt popularny temat tutaj na naszej arenie YouTube'owej, ale kurczę, te gry są naprawdę warte poznawania i tak może właśnie będziemy starali się docierać do coraz większej liczby osób, zachęcać do tego rodzaju gier. No bo Doomtown, tak jak mówiliśmy, wychodzi ta nowa edycja, to będzie na nowo dostępny, więc no będziemy ogrywać, sprawdzać, co tam się dzieje. Tak, tak.
coś jeszcze chcesz tutaj dorzucić do tego krótkiego 20-minutowego odcinka? Na ten moment chyba tyle. Okej, więc takie nasze jest wstępne zdanie o LCG-ach. Czekamy też na wasze opinie o tej grze, bo wiem, że tutaj dużo osób jest już, które ogrywały ten tytuł latami, więc na pewno mają mega doświadczenie w tym temacie, więc mam nadzieję, że uda się nam gdzieś tam troszkę nagłaśniać ten temat, bo gry warte są poznawania. Ambitne, wymagające czasu, ale dające niesamowitą satysfakcję w poznawaniu. Tak naprawdę no tą grę cały czas poznajesz. Przypominam się dzisiaj to, co Piton powiedział, patrz, zaraz będzie mówił, że go znowu opluwamy na antenie, ale on mówił o... Pozdrawiamy, buziaczki. Tak, o Ray... od Boże, ta gra o kolejach. Race on Board? Race on Board, tak o tych mówił, tak? Tego, o kleja. Russian Railroads i tak dalej. Tak, on mówi, że on po prostu przeszedł tą grę. Zagrał w nią tyle razy, że no... Dla niego nie było żadnych żadnych zaskoczeń, wiedział dobrze już, jak grać w tę grę, żeby wygrać, tak, nie? Tak, tak. No tu nie ma szans po prostu, no dzięki tej interakcji, dzięki tej różnorodności, no to są gry niesamowicie wciągające na długie lata, więc... Tak, no właśnie i to są gry, które autentycznie, jak ma się już pewną bazę kart, plus jeszcze właśnie fajnie, jak jest ten przeciwnik stały, a najlepiej iluś tam, to regrywalność jest nieskończona, tak? Te deki można w nieskończoność budować, można mieszać, można sobie turnieje robić na przykład na różnych zasadach, że właśnie, wiesz, te karty wrzucamy, te wyrzucamy, tak? I wiesz, wówczas się zmienia nawet bez, jakby poprzez to, że w cudzysłowie, tak? Wykluczamy pewną pulę kart, tak? I musimy teraz z innej puli kart budować mocne deki. No w Star Wars Destiny, prosty manewr, draftujemy przed rozgrywką deki. Otwieramy deki, draftujemy sobie. Zresztą no w Magicu, tak? Tych formatów jest tam pewnie 12, jak nie 10, nie? I także, no tak, no to są gry, w które można, naprawdę można, jeżeli trafić na bezludną wyspę, tak, i masz stałego gracza i ten, to po prostu wziąć sobie jakiegoś LCG-a z odpowiednią pulą kart i nigdy się nie znudzicie tym, tak, nie ma możliwości, grając dzień w dzień po ileś godzin i jeszcze oprócz tego gadając o tych grach właśnie, planując sobie, plotkując gdzieś tam, wiesz, kłócąc się o to, czy to zadziała, nie zadziała, no nie zadziałało. No jeden minusik tutaj do obsługi, ja bym właśnie mieliśmy, nie wiem jak to tu dobrze... Się żegnaliśmy. Nie, właśnie, ale tak mi się przypomniało, że rozłożenie tych kart, no nie wiem, w startowym budynku, jak masz nagle cztery postacie, to tak. Wiesz, to się wszystko ze sobą zlewało, nie? Okay. Dodatkowo te żetony, cały czas kontrola, wpływ, pilnowanie tego, tak. Sprawdzanie, ile jest kontroli, ile wpływu, no to jest to jakaś tam upierdliwość, ale jesteśmy przyzwyczajeni po sploterach, że... No właśnie. Że to jest wszystko do przełknięcia. Chociaż muszę podpatrzeć rozgrywkę, jak ludzie sobie z tym radzą, nie? Tak. Z obsługą tego... No i też tych kart nie ma znowuż kilkudziesięciu na stole, tak? No ale przy czterech graczach to sobie już tam nie wyobrażam, nie? Jakby to... No nie, ja cały czas myślę o tej grze jako dwuosobowej. No tak, no bo będziemy grać to dwuosobowo, no. Dobra, żegnamy się serdecznie. Dziękujemy bardzo za wysłuchanie. No i serdecznie zapraszamy do podzielenia się własnymi doświadczeniami z tą niesamowitą grą. Tak, zapraszam do dyskusji, zawsze, tak? No. I możecie, że się mylimy, że gadamy głupoty. Tak, tylko że tutaj prosilibyśmy też argumenty po prostu. Mylimy się, bo i tu. To wtedy my tam jakoś rozumiemy, na czym nasz błąd polega, bo nam powiedzenie, że panowie pieprzycie głupoty, no to nic nie wniesie do dyskusji. Ja to tydzień nie od żony słyszę. Także pozdrawiamy serdecznie i do usłyszenia. Hej.